Więc mamy 1 Piotra 2,24. Według Biblii Wujka z 1923 roku, który sam na ciele swem grzechy nasze nosił na drzewie. Także mamy porównanie wersetów. Pierwszy Piotra 2,24. Przekład toruński. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. Biblia Brzeska. Który grzechy nasze nosił w ciele swoim na drzewie. I Biblia Wujka. Który sam na ciele swym grzechy nasze nosił na drzewie. Czyli dwa przekłady, Wujek i Brzeska. Dwa najstarsze przekłady mają formę nasze nosił na drzewie. Wszystkie pozostałe mają formę znaną z Brytyjki. I bierzmy teraz Textus Receptus. Czyli tekst grecki to jest tutaj ten fragment tekstu. Jak wezmę tylko te trzy słowa i wrzucę do translatora, to po prostu wyjdzie neutralne tłumaczenie tej frazy. Najpierw Google Translate. Jest na drewnie. Inny tłumacz, Deep. Rzucam tą frazę. Na drewnie, na drewno. Czyli widać, że alternatywny jest gdzie? Na drewno. Ale pierwsza myśl, która przychodzi, to jest na drewnie. Oczywiście translatory to nie jest może jakaś miarodajna rzecz, ale one, jeśli nie są jakoś kontekstowo ukierunkowane, po prostu tłumaczą najkrótszą możliwą frazę. Co ciekawe, ta fraza znajduje się też w objawieniu 22:14. I to sformułowanie epitoksylon, które właśnie mamy w 1 Piotra 2,24 i znajduje się ono w objawieniu 22:14. Epitoksylon jest tłumaczone nad drewnem. Nad drewnem. Tutaj Biblia Brzeska w drzewie, a tutaj Biblia Wujka nad drzewem. Nad drzewem, epitoksylon.